To jest alfabet. Ten ma tylko 26 liter. Odpowiada 26 dźwiękom, jakie artykułujemy. Możemy jednak ułożyć z nich nieskończenie wiele słów. 26 słów jednoliterowych, 26 do potęgi drugiej dwuliterowych, 26 do potęgi trzeciej trzyliterowych i tak dalej. Dostawiając litery na kolejnych pozycjach, tworzymy nowe słowa. A, ar, ara, arak. Niektóre języki zapisujemy od lewej do prawej, a niektóre zapisuje się od prawej do lewej. Na przykład język arabski, którym posługuje się 467 milionów ludzi. Cyfry arabskie zapisane są w kolejności od najmniejszych do największych wartości, spójnie z kierunkiem zapisu od prawej do lewej. Czyli od prawej czytamy 7, 60, 400. A tak wygląda na przykład alfabet hebrajski. Istnieje wiele różnych alfabetów. Nam w tej chwili wystarczy taki, w którym da się napisać Ala Makota. Na tej samej klawiaturze możemy przypisać klawiszom różne znaki. Aby dla komputera było zrozumiałe, jakie dane do niego wprowadzamy i aby dla nas zrozumiałe były dane produkowane przez komputer, musimy sprowadzić to do jednego języka i w tym języku kodować wszystkie informacje. Z taką różnorodnością alfabetów i interpretacji zapisu mowy byłoby to bardzo trudne. Dodatkowo potrzebowalibyśmy zakodować jakoś same znaki alfabetu. Bo czym dla komputera miałoby być pi? Grecką literą czy liczbą 3,14? Do zakodowania alfabetu potrzebowalibyśmy więc też alfabetu.